Mamy środę, wtorek, dzień po Halloween, ten cały, czy to dzisiaj, dzisiaj to te wolne jest, prawda? Dzisiaj te wolne, więc pewnie spędzacie wieczory już w domu po spacerkach. No i co, a my tutaj działamy jak zwykle, lecimy, nie ma spania, zbieramy tu dla was fanciki, zobaczymy co tutaj wyrzucili dzisiaj ciekawego. Jesteśmy na pierwszej miejscóweczce, emocje po tym złocie nigdy nie opadają, normalnie teraz będą cały czas emocje po tym złotku, prawda? Jedno złoto znaleźć, jakiś łańcuszek złoty czy coś, to już jest sztos, ale dosłownie pierścienie dwa, łańcuszek, tyle srebra, to powiem wam, to podchodzi, no już to jest depozyt roku, że tak powiem. Ja bym to tak określił, a teraz zapraszam na pierwsze kontenery i pozdrawiam wszystkich. Oglądajcie śmiało, co tu jest. Może coś tu będzie. Patrzcie, ty, co to jest? Luty. O kurde, tego to nie widziałem jeszcze. Patrzcie, tam coś może być. Ja wam coś innego chciałem pokazać. I kolekcjoner zwariował, bo tu widzę stare rzeczy. Tak, bo tego kolekcjonera zwariował jeszcze. Rzeczy, kurde. O, stary konik. A jazda. Ja wam to chciałem pokazać, ludzie. Patrzcie, tu była torba. Też ją wyciągnąłem właśnie stąd. Właśnie ją z tych liści wyciągnąłem. Także tam pod spodem może być grubo. Bo jest święto, także co? To tak jak sobota. W normalny dzień byśmy nie wyszli, ale tu jest jakby sobota, święto Halloween. Także zobaczymy, co w Halloween nam, po Halloween nam sypną, że tak powiem. Patrzcie, w tej torbie było to Bricks Bunny. Co to jest? Nie wiem, czy to całe jest, czy nie. Kurczę, jak to odpakować, powiem wam. Jak to odpakować? Sprawdzimy, żeby wam pokazać te Bricks Bunny, czy to jest całe. Patrzcie. Nie, to nie jest całe. Karta jest... Ej, pa! To jest płyta normalnie na Amigę. Ty, to jest stara gra na Amigę jeszcze. Ale jazda w ogóle. Bricks Bunny na Amigę dosłownie stary. To są stare gry. To gier normalnie. Stara gry Bricks Bunny to jest na Amigę. Mirage jeszcze. Ta stara firma. Uuu, to stara... Kurde, patrzcie, jakie stare gierka. Masakra. Bricks Bunny, myślałem, że książka. Ty, to, patrzcie. Ciężkie w ogóle. Syndicate normalnie from Building Production. Normalnie to jest syndikat. Co to kurde jest? Jakaś gra czy co to będzie? Jak myślicie? Gierka pewnie czy książka? Co to jest? Syndikaty takie. Kurczę. Czemu to? Co to jest? Gra czy książka? Ty! Patrzcie! To jest cała trylogia Syndicate. Patrzcie ile w ogóle gier, ty. Fizdisk. Patrzcie ile gier, Skarabeusz. To jest skarb gier na Amigę. Płyty na Amigę w ogóle, masakra. Dyskietki na Amigę. Boa, koło fortuny normalnie na Amigę, ty, ale jazda. I tego to się nie spodziewałem. To może być kolekcjonera. Syndicate na Amigę normalnie też jest. Cała ta gra. Syndicate oraz inne dyskietki, patrzcie. Naprawia zepsute dyskietki, ten Fizdisk, Cheesemaster, szachy, różne gry na Amigę. Scooby-Doo, masakra, Scooby-Doo, ale jazda. Pinball Dreams, kurde, same dobre gry na Amigę. Masakra, dobra, ty, tego tu się nie spodziewałem, patrzcie. Bombki jeszcze tu były, bombeczki fajne, patrzcie jakie bombeczki, Witbis. Piękne bombeczki takie, nie będziemy opakowywać. Tych gier to się nie spodziewałem, Syndicate, masakra. I czy będzie Motorolka? Jak myślicie, będzie Motorolka? Zobaczcie sami, czy będzie ta Motorolka, czy też nie. Bo ciężkie jest. Razem to zobaczymy. Czekałem specjalnie na was. Ha! Wow! Patrzcie ty! Sony Ericsson normalnie stary, ale ja znam w ogóle telefoniki. Jeszcze działa, on wygląda na dobry. Ten Sony Ericsson. Fajnie, patrzcie, to jest ta Motorola. Masakra. Trochę ma tutaj ten, ale jest, nie? Patrzcie. Motorolka. Ale fajnie, dwie ładowary są, ale Sony Ericsson jest dobry, także niespodzianki mamy dzisiaj, nie? Patrzcie, jeszcze zobaczymy te puzzle, ale tu też pewnie będą, bo są ciężkie. 1000 puzli krew. Mickey Mouse dosłownie. Mega, ktoś do mnie dzwoni, muszę odebrać telefon, prawda? No dobra, pakujemy to, ja to sprawdzę zaraz, chcecie sprawdzić razem ze mną? Ty patrzcie, co ten kolekcjoner tu zwariował. Tutaj znowu luty nam rzucił, tak? Bo już czuję PRL-em, co on nam tu wyrzucił.
co ten kolekcjoner tu wyrzuca, dosłownie ludzie, co on nam tu wyrzuca, nuty, śpiewnik normalnie, drugi śpiewnik, wiedziałem, że nuty, bo ostatnio nuty wyrzucił, patrzcie, kolędy stare normalnie, patrzcie, jakie stare kolędy, ale jazda w ogóle, patrzcie, który to rocznik w ogóle, i stare kolędy, wiejskie, że tak powiem, kurde, te najstarsze, ale fajne, co tu mamy? Moje hobby normalnie, układy elektroniczne, można wykrywacze swoje robić, wiecie o tym? Swoje wykrywacze metalu, a tu co? Lalka maszynowa? Co to jest, jaka lalka maszynowa? Kalka maszynowa, kalka, dobra, mamy kalkę, tylko czy to jest kalka? Jest, kalka jest, w środku, oryginalna kalka, dobra. Dobra, bieli to. Coś jeszcze mamy tam, coś jeszcze mamy ludziska. Ja to bym sprawdził. Ja to sprawdzę, jak coś będzie. A kasety jest. Śpiąca królewna. Widzę. Sprawdzę to jeszcze, jak coś będzie, wam powiem. Ja to zawieram, pakuję. Ten konik jeszcze. Co to jest? Dobra torba będzie, dobra torba, nie? Tą torbę weźmiemy, patrzcie, ty. Jako lampa w ogóle, świeczki takie w ogóle, masakra. No jazda bez trzymanki. Widzieliście taką lampę? Fajna lampka. Coś takiego, akurat święta się zbliżają. Gnosio Konstrukt Smide. Coś jeszcze jest tam dla nas. Bałwanki takie. Lubicie bałwanki oglądać? To są te stare bałwanki z PRL-u, patrzcie. Chyba. Stare bałwanki z PRL-u. Masakra. Fajne, bieli wszystko, bieli te bałwanki. Fajne bałwaneczki. Coś jeszcze jest. Jak coś jeszcze będzie, to wam zaraz powiem. A na razie zbieram to. Bieri tu i lecimy dalej. No ludzisko, następna miejscowa. I tutaj patrzcie. Oglądajcie. Wybierajcie do woli. Ja już tu wybrałem. Można wybierać do woli. Patrzcie. Duchy. Patrzcie ile tych rzeczy. Patrzcie. Nieskończoność tematu. Nieskończoność konteneru, a tu zobaczcie, co ja oddzieliłem, co wybrałem. Patrzcie, co my tu mamy. Już znalazłem kartonik. Patrzcie, taki woreczek był jeden. A w nim chyba tu ten kabel, tylko patrzcie. Skarb wypadł normalnie. Skarb wypadł jeden. Drugi to jest ten zielony. To jest ten z obrazka chyba, nie? Ten to jest ten obrazka rzęka. I tu mamy trzeciego joypada. Takiego. Taki joypad. Trzy joypady, prawda? Dwa joypady, a co jest? Co my tu mamy? IQOS ci nie przyda. IQOS tu raczej nie przyda nam. I te kable do tego joypada nie. Chyba co? Przedłużający do joypada. Także mamy joypady, jeden taki w opakowaniu, trzeba spakować, czy akus się nie przyda, jeden taki, drugi taki i trzeci taki. Także joypadziki oczywiście, że bierzemy, prawda? Joypadziki ładnie bierzemy z opakowaniem. Mamy jeszcze, przygotowałem, wziąłem kartonik sobie, bo trochę tego tematu jest. No i co? Kabelki. Tutaj nie wiem, tu chyba nic nie było. Muszę jeszcze raz zobaczyć, żeby nic nie przeoczyć. Teraz zobaczymy. Śmietnikowy artysta sprawdzi. Normalnie. Dobra, chyba nic nie ma tam. Z tego co pamiętam. A lecimy dalej. Patrzcie, fajne Air Maxy. Siedzą dobrze, nie? Air Maxy, spodnie ze śmietnika. Air Maxy ze śmietnika. Spodnie ze śmietnika House'a. Kurteczka Kilteca, bluzaczka też jakaś Adasia. No i co? Można. Normalnie śmietniki ubieram. Dobrze się czuję w tym stroju, powiem wam. Dobrze się czuję. Nawet ten palec mój za długi też się dobrze czuje. Więc jest spoko. I co? Jeszcze był taki temat. Druga reklamóweczka była takiej treści. I w niej były tak. Cały Nivea Forming Spray. Cały, to wezmę go. Cały spray. Znowu ten do jajek ubijania. Kolejny, ostatnio wyskakują jak grzyby po deszczu.
buciki, trafiły się buciki na mnie. Patrzcie, mój rozmiar normalnie będzie. A dobre, wypierzeliśmy ją dobre. Te od Timo, że tak powiem, nie? Także bierzemy je, bierzemy. Tutaj jeździ autko normalnie sobie. Przejeżdża, a my tu zbieramy buciki od Timo. Zobaczcie drugiego, taki jest w fajnym stanie. Jeszcze go lekko dopieszczę, doczyszczę. No i co, na wyjście na niedzielę może być, nie? Takie niedzielne od Timo buciki. No zobaczymy, co z tego będzie. Może co z tego będzie. Coś tam jest. Tutaj myślałem, że będzie, ale był tylko powiem o kabelach. Ale bierzemy go do ładowania, szeroki, oto ten do mojego telefonu. Także spoko, kabelek. No i co? Był Taft też Shine. Cały Taft. Ty do włosu chyba sprawy lakier. Także bierzemy Taftcik. Bierzemy Taftcik. Bierzemy, patrzcie. Tu, a, to najlepsze mi się podoba. Wiesz, co mi się najbardziej podoba, co było? Cztery figurki Harry pojeba. Cztery figurki Harry pojeba. Ten Draco, czy ktoś tam. Ta dziewczynka. Druga dziewczynka. I ten, nie wiem jak on się nazywa. Także cztery fajne, za jak niespodzianek, kolekcjonerskie figurki. Też oczywiście to bierzemy, bo to kolekcjonerskie. Też zbieramy. No i co, trochę przypraw w terminie carbonara, prawda, co to jest. Jeszcze trochę bulionów, prawda. To weźmiemy. Friganizm normalnie, bili buliony, bili z przyprawy do gyrosa, bo ja wam powiem to, co wam mogę powiedzieć, to jest do 2025 roku nawet, no nie? Zobaczcie, także bierzemy to bez problemu. Te karbonary też są dobre. Przyprawa do grzańca, karbonara, drożdżyki. No i co? I co? I były jeszcze krakersy. Normalnie krakersy. Pokaż. Pokaż, czy dobre. Sprawdzamy, czy ludzie sprawdzi ze mną. Sprawdzimy, czy dobry krakers. Czekaj. Do krakersa, podejdź do krakersa normalnie. Podejdź do krakersa, musimy to sprawdzić. Normalnie jeden. Powąchamy. Lepiej od razu więcej, nie? Co to jeden? Powąchamy. Kokosowe! Normalnie! Masakra. Zajebiste. Kokosowe. Biorę na potem, nie? Ja ją normalnie biorę. Biorę je, dobra. Bierzemy to wszystko, co tam zostało. A, jeszcze grecki czosnek, czy co to jest? Zioła w czosnku do 24.07. No, bieli ten pakunek i lecimy sobie normalnie dalej. Ua. A ja wam powiem, że jeszcze tutaj wziąłem i se przejrzałem. Zobaczcie do woli, oglądajcie do woli, może coś. A ja tu jeszcze przejrzałem na tej miejscóweczce. Tam nic się nie dzieje. Duchy ciemności wychodzą. Wszyscy czujemy ten klimat, ten nastrój. A tutaj patrzcie jeszcze co było. Śliczne adidasy. Kurde, w świetnym stanie wam powiem. W świetnym stanie. Te adidasiki, zobaczcie, no fajne, no kurczę. Są fajne. Są w fajnym stanie, zobaczcie. Patrzcie, jak nówki normalnie. Fajne. Także rozmiar jakiś taki kobiecy bardziej. Ale bierzemy te adidasiki, ludzie, no nie ty. Adidasiki normalnie fajne. Fajne adidasiki. Adidasiki jeszcze mamy. Także dorzucamy do naszej bieli, spóty, adidasy, wszystko normalnie. Co popadnie, bierzemy, lecimy z tym tematem normalnie. Lecimy normalnie z tym tematem. Stoimy sobie na takim czymś. Tutaj kontener był taki wielki. Ja wyciągnąłem, patrzcie, takie krzesło fajne. Fajne krzesło, nie ludzie? Zobaczcie, ja wam to zaprezentuję może tu. Stoimy trochę. Gdzie wam to zaprezentować? Tu może, patrzcie. Fajne? Paniam, takie wzory ma w ogóle fajne. W kwiaty, widzicie? Fajne. Wzorowane z kwiatami w kwiaty. Bardzo ładne krzesło. Bardzo ładne. Bardzo fajne krzesełko. Stare oczywiście, bo miało tam sygnatury.
Fajne, ale nie, nie ma miejsca, gdzie tego wziąć. Musimy zostawić to z powrotem. Tu, gdzie był. Lecimy. Ludzie, ja jestem właśnie w kontenerze, w czołgu. Pamiętacie czołg? Musiałem wejść. Myślałem, kanciasty worek był, sprawdziłem, ale to tylko to. Myślałem, że zabłysnę, no nie, czymś, ale niestety, także jesteśmy w kontenerze. I patrzcie, jakie tutaj panują warunki, normalnie można wyjść. Wychodzimy tu normalnie, są inne kontenery, widzicie? Ale na razie, ale w tym sypie siedzimy i badamy tych pacjentów normalnie. Dobra, wychodzimy, czas on wyjść normalnie. Wychodzimy. Nic nie ma, dobra. Dobra, czas on wyjść. Wychodzimy stąd i... Normalnie latamy po tych miejscówach, latamy. Kto nie śpi, palec do budki. Nie ma spania, nie ma. Śmietnikowi artyści nigdy nie śpią. Lecimy. Normalnie, patrzcie. Lecimy normalnie. A tu taka miejscowa, dowoli, czystujcie się. Malutka lampka, nie wiem, bieli czy nie bieli. Tej nie bieli, no nie, mała lampka taka. Tej nie bieli. Czy bieli? No nie wiem. Wyczyściłoby się, ale dobra, nie bieli tej lampy. Pokażę wam, którą lampę bieli. Patrzcie, tutaj mamy takie cmentarzysko rzeczy. Leżą aż rzeczy, aż tam. Aż tam leży uwalone, no nie? Wszystkie normalnie te. Fajnie, i tutaj na rogu dla nas śmietnikowy artyści, przyjrzyjcie się, jaka świetna lampa, stara perloska w świetnym stanie. Ładne zdobienia, idealne, jak się przeczyści, to będzie żyletka. Patrzcie, jaka śliczna lampa, ona ma fioletowe te, masakra, piękna, bierzemy tą lampę, nie ludzie, tą lampę bieli. Patrzcie, jeszcze tak ją położę, żebyście sobie mogli obczaić. Szczepem od tej strony. Świetny stan. Fioletowe takie ochućka ma, nie? Fajna, nie? Co nie powiecie? No oczywiście, że bieli. Jak nie bieli, jak bieli. Wszystko bieli, pamiętacie, wszystko bieli, po kolei, jak leci, całe hasiołki bieli, tam wszystkie rzeczy są dobre, oni śmieci w domu zostawiają, a na hasiołki wyrzucają dobre. O, tu takie kontenery, oglądajcie dowoli, co jest w kartonach, w sumie takiego nic ciekawego, ale były te wszystkie okrasy, czy polskie kuchnie, paskale, całe z Lidla, kuchnia polska, ale tego nie biorę, bo już raz tego letnie wydania, prawda? O, takie ryby są super, nie? Cukierki, Lidla. Nie bierę tego, tam dalej nic nie było chyba. Patrzyłem. Tu były takie, słuchajcie, jeszcze wyciągnąłem dwa obrazki. Taki jeden, ale ten mnie nie przekonuje, powiem wam. Ten mnie nie przekonuje, ale ten mnie przekonuje. Patrzcie, fajny obrazeczek, nie? Weźmiemy go, artyści, nie? Jak myślicie? Artyści, bierzemy go? Zobaczcie. Fajny. Taka kobieta oparta. Fajnie, do kuchni czy do łazienki nawet, no nie? Do kuchni bardziej. Elegancko, bierzemy go. Dobra, to już na bazie mamy to. Na bazie mamy obrazek. Na bazie mamy lampę. I co robimy? Bieli. Dalej lecimy, dalej. Następne kontenerki. Tutaj niestety już ktoś wypatrożył ten worek. Widzicie, był do pozyk, ale porozrzucane rzeczy różne. Także ktoś już tu przebierał, ale zostały takie rzeczy, jak te wygrzewałem. Zobaczcie, DPM, antena pokojowa taka, DPM-a, super stan, antenka pokojowa DPM-a, taka, z lodowareczką i dekoder Vivaxa, prawda? Taki dekoder Vivaxa w opakowanku, czy router to jest, jak myślicie. Z USB-kiem, także spoko, bierzemy z pilotem i z kabelkiem. Także bierzemy to i bierzemy tą naszą lampę i lecimy. I wjeżdżamy w taką miejscóweczkę,
Ludzie, patrzcie, wystawki, wystawki. I co? Takie pucharki, fajne. Takie puchary, na to jeszcze się skuszę. Super stanie, cztery takie puchary. Patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery. Na pewno nie bieli. Weźmiemy te puchary. Bo fajne, fajne. Co o tym sądzicie? Bieli te pucharki? To są takie na lody bardziej, nie? Super stanie. I co to jest? Patrzcie, tu takie coś było. Ja nie wiem, co to jest. Tu ma dziurę. Co to jest? Jakby taki na owoce, no nie? Taki wazonik, no nie? A tu jest normalnie, można sobie trzymać, a tu jest pełne, prawda? Ogarniacie? Do czego to służy? Powiedzcie, do czego to może służyć? Co to za urządzenie znalazłem? No i tu taka miejscówka. Ostatnia i mamy buciki Clara Barson. Fajne buciki, w świetnym stanie. Praktycznie jak nowe. Zobaczcie sobie, Clara Barson, prawda? Takie buciczki Clara Barson. A tutaj rozrzucone dyskietki. Bieli dyskietki. Bieli buciki. I lecimy.